W dzisiejszym odcinku Mamy Czas. Eliza i Paweł Trybała opowiedzą nam o swoim rodzicielstwie. Później sprawdzimy, co słuchać u położnej Dominiki. Następnie autorki książki Rozgryzione podpowiedzą nam, jak nauczyć dzieci dobrze jeść. A na koniec sprawdzimy, co słuchać u naszych przedszkolaków. Zapraszam. Cała Polska poznała ich lata temu w dość kontrowersyjnym show. Dziś tworzą piękną i wspaniałą rodzinę. Na naszej kanapie Paweł i Eliza Trybała. Hey. O nowej roli, tak naprawdę nowej, nie nowej, bo wasza rola od dobrych kilku lat trwa, ale zanim do tej roli przejdziemy, to okazuje się, że można poznać miłość życia w takim telewizyjnym show. Ile to już lat jesteście razem? Prawie 10. No, prawie 10, no. Prawie 10 lat temu to było? Tak. Wow. A my na 10-lecie mieliśmy ślub wziąć kościelny. Widzicie? No. A to już tak szybko leci. No, ale nikt się nie spodziewał, że po takim programie znajdziemy miłość życia, że w ogóle w takim programie znajdziemy miłość życia, no bo nie po to tam szliśmy. Mhm. Ale jednak i stwierdziliśmy jakby po latach, że to po prostu było przeznaczenie. Tak musiało być, no bo jesteśmy też w ogóle z miejscowości takich, że bardzo dalekich od siebie. 250 czy 300 kilometrów dzieliło nas. Nie spotkalibyśmy się tak normalnie, także uważam, że to było, że jesteśmy sobie przeznaczeni. No dokładnie. Ale pamiętacie, był taki okres, że nikt wam nie dawał szans. I wtedy ci ludzie mówili, że wiecie, to się wszystko, jakby wasze życie wtedy toczyło się pod publikę, że nawet jak już byliście razem, to mówili, a to tylko na chwilę. Tak. Wy tak pokazaliście, że można. No. I że założyliście rodzinę. Macie dwie fantastyczne córki, Wiktorię i Kornelię. I teraz o tych córkach właśnie sobie porozmawiamy. Pamiętacie moment taki pierwszy, kiedy zostaliście rodzicami? I jakie to były uczucia? O kurczę, no na początku no to rzeczywiście na pewno strach, przerażenie. No, no emocje takie, no zaskoczenia, tak? Wiesz, nie do końca wiesz, co się będzie działo. Z drugiej strony szczęście, no bo jest to coś z ciebie. No. Ja nie zapomnę też nigdy w życiu, ja byłem przy dwóch porodach też. Obcinałeś pępowinę. No, oczywiście. Tak, powiedział, że nie ma papaża, musi być przy tym. Ta druga historia to był taki hit, że normalnie jak w filmie. Ale to zaraz opowiemy, jak będziecie chcieli wysłuchać. Nie, chcemy oczywiście. Bo Eliza zawsze mówiła, za długo to opowiada. No, tak długo opowiada. Dobra, to w dużym skrócie może powiem po prostu, że tak. Byłem przy dwóch narodzinach. Przy pierwszym to byłem jakby od samego początku. Przy drugim już Eliza, oczywiście tam trzymałem Elizę za rękę, nie wiem, chodziłem, prawie dlałem sam w ogóle. No bo wiecie, o co chodzi. Ja nie chciałam, żeby był przy drugim porodzie, ponieważ przy pierwszym ja się troszeczkę na nim wyżyłam. Mhm. Wiecie, no jak to jest, jak masz taki straszny ból. I kurczę, tak mocno to przeżywasz, a ktoś ci mówi, no oddychaj spokojnie, no spokojnie. I oto, wiesz, nerwy. I nie chciałam po prostu, żeby go to spotkało drugi raz, że ja gdzieś tam będę krzyczała, wyzywała, obrażała. Więc wolałam, żeby było żeby po prostu na spokojnie urodzić przy tam położnych i nie dać mu tego. I przy drugim dziecku właśnie była taka sytuacja, że Eliza już mi jakby nie zadzwoniła wcześniej, tylko powiedziała, zadzwonię, jak już będzie ten, bo nie wiadomo, ile jakby będzie to trwało, zanim się zacznie, tak? I Eliza dzwoni. Ja wtedy u teściów jeszcze byliśmy i tam no, 15-20 minut się jedzie do tego szpitala. I dzwoni do mnie Paweł, a ja mówię, o co, zaczynasz rodzić? A ona, ja już urodziłem. A ja taki mówię, co? I zaczynam krzyczeć. I mówię, jak to? Bez mnie? A kto obetnie pępowinę? I mówię, nie ma takiej opcji. Mówi, powiedz im, że jak obetną pępowinę, to mają przesrane. I Eliza tam mówi, dobra, ja mielę opony, ogień ruszam. I tam. Zdążyłeś. I zdążyłem, ale taka akcja, że jak na najlepszą operację, w ogóle wbiegam tam normalnie, zrzucam z siebie ubrania, bo tam trzeba było, wiesz, jedna pielęgniarka trzyma tam. Wszyscy byli przygotowani, bo z tym dzieckiem czekali. Tak, no tak. Czysty kaftanik, druga mi psika ręce, myje. Trzecia mi podaje nożyczki jak chirurg na bardzo ważną operację. Wbiegał i tymi nożyczkami. Udało się. I szczęście. No. I curunie tatunia. No. I curunie tatunia, czyli są to curunie tatunia. Mama nie ma nic do gadania. Są. Wiesz co, ja w ogóle coś takiego mam, że jak urodzę dziecko, to zamykam się w nim w takiej bańce. Mhm. I nie dopuszczam do tego dziecka nikogo. I ja po prostu jestem ja i dziecko. I tylko na wyłączność. I do tych dwóch lat, jak ja w ogóle
kocham malusie dzieci, czyli takie bobasy. Mm-hmm. Ja jestem po prostu, ja powiedziałam ostatnio, że ja mogę być nosi dzieckiem, bo ja naprawdę te maluszki to mnie tak rozczulają. I więc to jest, więc tak, więc do 2 latek mam taką niesamowitą więź i po 2 latach tak zaczynam odpuszczać. Mm-hmm. Odpuszczać i tak bardziej one właśnie zaczynają do taty i po 2 latkach zaczynają być już córeczki tatusia. Wasze córki, Wiktoria ma 8 lat, Kornelia ma 6 lat, tak? Tak, dokładnie. Więc weszliście już w taki, wyszliście z pieluch, weszliście w taki okres bardziej dojrzały i tu się chyba zaczynają takie większe schody, tak? Tak. Bo zaczęła się szkoła. No. I czy to jest wyzwanie dla was jako rodziców? Troszkę tak, też wiesz, ja teraz widzę, że często jej mówię, Boże, ty się zachowujesz jak nastolatka. No mama, nie jestem nastolatką, ale jak ja widzę, jak ona tak, wiecie, jak się spędza ten czas na co dzień z tymi dziećmi, to jeszcze tak się nie widzi, jak szybko rosną i w ogóle, ale na przykład, nie wiem, wyjechaliśmy na wakacje i już po tygodniu widziałam po prostu taką różnicę w ogóle z wypowiadania się, opowiadania tych historii, których bym się w ogóle nie spodziewała, że ona mi opowie takie historie ze szkoły już i to jest takie troszeczkę przerażające, że one tak szybko rosną, no ale no po dzieciach najbardziej widać, jak czas szybko ja leci. Ja się odniosę do tego, bo zapomnę, że jakby jestem bardzo zadowolony z kontaktu z naszymi dziećmi, że my rozmawiamy właśnie o wszystkim i mnie to tak bardzo cieszy, że nie wiem, córa mi mówi takie rzeczy, gdzie ja wiem, że pewni rodzice nie mają takich kontaktów. Ja też tak no do końca z rodzicami gdzieś tam za dzieciaka nie miałem takiego kontaktu, żeby o wszystkim rozmawiać, a ja się cieszę, że moje córy nie mają tych barier i póki co no nic, myślę, się nie zmienia ku temu, żeby było inaczej. Tak, no. Zobaczy, że jak przyjdzie pierwszy chłopak do domu, czy wtedy tata będzie zadowolony. Tak już mówiłem, że się śmieję już do dziewczynek moich, że o, wiecie, u taty będzie selekcja ostra. Tak, tak. Ale wiesz, przede wszystkim fajne jest to, żeby nie tylko zostać rodzicem, mamą, tatą, ale też przyjacielem, tak? I mieć taki fajny kontakt przyjacielski. I ja czuję, że będziemy mieć taki z naszymi córami, bo też jesteśmy takimi rodzicami, może nie tyle, że luzowanymi, ale też że mamy takie fajne podejście. I ja to widzę, ja to też gdzieś tam wiem, jakie na przykład, nie wiem, moi rodzice błędy popełniali i teraz uczę się tak, żeby ja ich nie popełniała i wychodzę z założenia, że jak też inni nas obserwują i tak dalej, to mówią, kurczę, jak fajnie macie wychowywane te dzieci i jak fajne macie podejście do nich. Więc czuję, że jesteśmy jakby na dobrej drodze. Że jesteście na dobrej drodze, no. Dokładnie. Ja widziałam, że wasze córki, to tutaj z tatą nawet też na macie chyba. Tak, mimo, że może się okazać, może się okazać, wiele osób pewnie myśli, że MMA czy takie sztuki walki, no to są przeznaczone tylko i wyłącznie dla chłopców. No nie, właśnie to jest mit i tu śmiało mogę powiedzieć, że są sporty, takie walki, które nie są od najmniejszych już lat, nie są niebezpieczne. Jest na przykład brazylijskie jiu-jitsu, gdzie można się tam też, pokulać, powygłupiać. Zresztą ja już nawet w przedszkolu, jak moje córeczki do przedszkola chodziłem, to byłem tam zaproszony jako zawodnik i poprowadziłem tam kilka treningów swego czasu właśnie takich MMA z przeplataniem, to znaczy tak, takich zabawowo-ruchowych z przeplataniem elementów MMA. I tak dzieciaki były zadowolone. Moja córa też była tak szczęśliwa. No to było fajne, naprawdę. I to było coś naprawdę fajnego. I gdzieś tam kazałem jakieś, mówię, a wiecie, wszystko podchodziłem tak jak, wiesz, bajkowo. A znacie taką bajkę, a widzieliście, jak bohaterowie to mają tarczę, a to jest garda, to jest, w walkach mamy gardę, to jest tak jak tarcza, jakbyś użyła tej tarczy. Rzucałem jakimiś, na niby jakimiś śnieżkami, poduszkami. I to wszystko było naprawdę fajną zabawą. Ale muszę was zapytać o największe wyzwania takie rodzicielskie. Mieliście jakieś takie sytuacje trudne, gdzie polały się łzy na przykład, bo było ciężko? Mieliście jakieś takie sytuacje? No, to nie tak, raz. Najgorsze był okres, kiedy urodziłam drugą córkę, a Wiktoria miała w sumie niecałe 2 latka. Mhm. A jak wiesz, no ten bunt 2 latka jest gdzieś tam najgorszy, bo to dziecko jednak naprawdę potrzebuje sporo uwagi. I urodził mi się mały bobas, a przypominam, że my tutaj w Warszawie mieszkamy, nie mając totalnie nikogo. Mhm. Więc my byliśmy totalnie bez żadnej opiekunki, bez żadnej rodziny, do pomocy nikogo, byliśmy po prostu zdani na siebie i gdzieś tam jak, nie wiem, na głupie paznokcie chciałam się umówić, to nieraz przekładałam 4 razy termin, bo gdzieś tam się nie zgadzała, Paweł był w treningach i wiadomo, że było gdzieś tam to ważniejsze od, nie wiem, od moich paznokci, tak? Więc to był ciężki okres, bo pamiętam, że
razem z nimi płakałam bardzo często, tak, że płakała dwulatka, która właśnie gdzieś tam miała swoje etap buntu i płakał mi ten niemowlak i teraz nie mogłam się rozdwoić, gdzieś tam Paweł powiedzmy nie było w domu i po prostu płakałam razem z nimi i pamiętam jeszcze jak właśnie ostatnio wspominałam to zdjęcie, gdzie Paweł mi zrobił zdjęcie, gdzie po prostu z tego płaczu, z tego wszystkiego zasnęłyśmy razem, tu jedna przy piersi karmiące, druga gdzieś tam tak wykręcona, przytulona i taka po prostu ze zmęczenia, no to wtedy był ten najgorszy etap, tak, no zacznijmy od tego. Na szczęście już za nami, ale też powiem wam szczerze, że chyba najcięższe jest to, że naprawdę byliśmy w tym sami. Ale też mogę być dumna, bo nikt mi nie powiedział, że wychował nam dzieci i w ogóle nic nie przeoczyłam z całego wychowania i z całych tych etapów, tak, tych dzieci, dojrzewania, więc cieszę się, że jakby to przeszliśmy i daliśmy radę. I daliście radę. Tak, ja myślę, że rodzice mają naprawdę niespożyte pokłady mocy i energii. To jest prawda, i są naprawdę tak? super bohaterami, no. bo wychowywanie dziecka, wychowanie drugiego człowieka jest niezwykle trudne, żeby ten nasz mały człowiek był jakby dobrym człowiekiem. A jeszcze was zapytam o to, jak jest teraz? W sensie, czy to jest tak, że wasza starsza córka poszła do szkoły, bo Kornelia jeszcze nie chodzi do szkoły, chodzi do zerówki? Chodzi do zerówki. W szkole. Tak. Tak, w szkole. Czyli można powiedzieć, że macie już dwie córki w szkole, no tak? Jakie tu są problemy? Czy na przykład, nie wiem, zadania domowe, że tej nauki jest dużo? Jakby wszyscy wiemy, jak wygląda polski system edukacji, że to się co chwilę zmienia tak, no tak. naprawdę. Więc domyślam się, że dla was jako rodziców też muszą być jakieś wyzwania takie nowe. Na pewno. Ja może zacznę od tego, że jak była ta pandemia i były pozamykane szkoły, to dla mnie było no, nie do końca przemyślane gdzieś tam przez rząd. I te zdalne lekcje, no kurczę, no to była tragedia. Przecież dzieci, ja widziałem, co się tam dzieje. I uważam, że ciężko potrafią przyswoić gdzieś tam dzieciaki z tego, co się dzieje przez komputer, tak? Bo są bardzo rozpraszane. Te dzieci gdzieś tam przez ten mikrofon, każdy krzyczy, coś mówi, coś innego. No. Więc ja wiem, że jakby w takim trybie chaos, to miało trwać, no to dzieciaki, sorry, ale byłyby daleko zacofane i w życiu by się nie nauczyły tyle, co gdzieś tam każdy z nas w stacjonarnej szkole. No, cieszę się, że jakby na ten moment jest taka sytuacja, że dzieciaki chodzą do szkoły. A powiedzcie mi, jaki przedmiot jest najtrudniejszy, kiedy się wraca po latach do szkoły? To jest przede mną. Ja teraz, moja córka idzie do podstawówki, jak myślę o matematyce, że mam wrócić, jakby tak. dowiecie, do rozwiązywania zadań domowych, to jestem przerażona. Jak wy sobie z tym radzicie, że no, są te lekcje, które trzeba odrobić? Tak, no chyba właśnie najgorsza jest ta matematyka. Ja byłam noga z matematyki, więc to jest dramat. Ja wiem o tym, że gdzieś tam jeszcze na tym etapie, jak teraz mają ułamki, jakieś dodawanie, odejmowanie, no to luz. Ale gdzieś tam, jak już będą klasy wyżej, to kurczę, to nie wiem. No to gdzieś tam korepetycje chyba będą po prostu najlepszą opcją. Oczywiście, że trochę mnie to przeraża, tak? Że już jest taki etap, kurczę, że niektóre rzeczy trzeba będzie tłumaczyć i coraz więcej pytań i coraz więcej tych prac domowych i coraz więcej tych zajęć, bo w ogóle nasze dziewczynki, znaczy zwłaszcza ta starsza jest taka mega ambitna, żeby najchętniej to by na wszystko chodziło, wszystko, co jest możliwe, żebyśmy ją zapisywali, więc też te zajęcia dodatkowe, a to, żeby o tych nie zapomnieć, wszędzie podwieźć, zawieźć, więc jest troszeczkę więcej. Niby tak się mówi, że przy małym dziecku jest dużo roboty, ale jednak przy dużym dochodzą jeszcze inne problemy, ale tak jak właśnie tutaj podsumowałeś, że jako matki nagle po prostu mamy w sobie taką moc, o której wcześniej nie wiedziałyśmy, I nagle, chociaż kurczę, normalnie byśmy myślały, że nie mamy tyle czasu, nie mamy tyle siły, to nagle po prostu znajdujemy i gdzieś tam dajemy radę. Też mam obawy takie właśnie, że ja się w ogóle cieszę, ja też nie byłem jakimś orłem wybitnym z matematyki. No, to matematyka i gdyby nie mój ojciec, który naprawdę jest mega kozakiem, szacun dla taty, pozdrawiam, jakby oglądał. I powiem wam, że po tylu latach jakby braku jakby styczności z matematyką, ja podchodziłem do ojca, pokazałem mu jedno zadanie, on bez książki, bez wzorów i wszystko gdzieś tam robił. No, szkoda, że nie przejąłem dziedzicznie tej jakby tak, zdolności matematycznej po nim. Czy mieliście, patrzę na was i w ogóle myślę sobie, że wy bardzo się zmieniliście na przestrzeni lat. Nie jesteście na pewno tymi samymi osobami, którymi byliście 10 lat temu, których widzieliśmy jakby w programie, tak? Czy wy nie mieliście takiej obawy, że wasze córki kiedyś zobaczą wasze stare zdjęcia albo przeczytają jakieś stare historie i pojawią się wtedy
pytania, że dlaczego tak na przykład robiliście, a nie inaczej? Znaczy tak, generalnie no, zmieniliśmy się, no bo to 10 lat minęło, to jest naprawdę kupa czasu. Poza tym sama wiesz, jak dzieci zmieniają i zmieniają się priorytety i całe życie o 180 stopni, bo w sumie one grają pierwsze skrzypce. Mhm. Natomiast co do zadawania pytań, no to one wiedzą dokładnie, że poznaliśmy się w programie telewizyjnym mhm. i że znaleźliśmy miłość życia, więc ich to w ogóle strasznie fascynuje, mhm. że to jest w ogóle piękna opowieść i dla mnie też to jest opowieść w ogóle przepiękna, no bo tak naprawdę kto z takich reality show się poznaje i zakochuje tak na maksa w sobie, że jest tyle lat, co tak jak mówiłaś na początku, wiele osób w nas nie wierzyło i zaraz, że się rozstaniemy i pierwsze dziecko to wpadka, więc drugie pewnie też wpadka mhm. i zaczną się problemy, ale schody i się rozstaniemy. Ale mało tego, że nie wierzyło, to jeszcze były takie osoby, które nam przeszkadzały i to no, też, okay. które chciały nam specjalnie gdzieś tam namieszać, coś zrobić tak. i to jeszcze w ogóle. No nie dosyć, że jesteśmy kontrowersyjnymi osobami z kontrowersyjnego programu, to jeszcze medialna para po prostu ma gorzej zdecydowanie mhm. niż normalna. A co do twojego pytania z tym, co odpowiemy, no, jakby zdjęcia zdjęciami, tak? No nie wiem, ja oglądam moje zdjęcia z imprezy moich rodziców i nie zadaję mama, bo tu chyba wyglądasz na pijaną byłaś. Mhm. No, wiesz, jakby to jest taka normalna kolej rzeczy. Teraz w ogóle tyle się dzieje w tym show biznesie i jest jakby tyle rzeczy pokazywanych, że chyba już ich na tym etapie nie będzie dziwiło, że mhm. ktoś się bawił, ktoś imprezował, ale że akurat moich rodziców po prostu nagrywano. No ja wtedy miałam 20 lat. 20 lat! No więc umówmy się, no 20 lat, no to raczej... No raczej miałam jeszcze jakiś taki imprezowy stan i nikomu krzywdy nie zrobiłam. Jestem nadal dobrym człowiekiem i wydaje mi się, że z perspektywy czasu moje dzieci będą wiedziały także najważniejsze, jaką jestem dla nich mhm. mamą i osobą tu i teraz, a nie jaka byłam kiedyś. Dokładnie. To też wpajamy dzieciakom bardzo ważne wartości tak. od małego. Mamy no. ten kontakt, rozmawiamy o wszystkim. No. Ja też zawsze mówię, jak widzę, że nie wiem, dziecko jest niedostępne, no to też mówię, tatuś chce wszystko wiedzieć, ja ciebie kocham, chcę ciebie dbać, chcę ci pomóc, jak coś się dzieje, tak? I to wszystko jakby owocuje i no, to jest najważniejsze, jakimi osobami jesteśmy teraz, jak wychowujemy dzieci, a nie tam gdzieś coś tam. Zresztą, tak no. mówię, no dzieci też są małe, żeby to nie były programy gdzieś tam tak do oglądania dla to dzieci. To prawda. Nawet jeśli podrosną, no to myślę, że będą już na tyle jakby przez nas wychowane, że po prostu powiedzą, nieźle się bawiliście i tyle. I tyle. Bardzo się cieszę, że przyszliście tutaj do mnie. Patrzę na was, ja widzę szczęście z oczu płynące i życzę wam dużo szczęścia. Dzięki. I życzę wam dużo cierpliwości, bo sama mam dzieci i wiem, że... To jest bardzo ważne, cierpliwość. Cierpliwość, tak. I że jazda bez trzymanki nam się dopiero zacznie, jak te nasze dzieci podrosną. Eliza, Paweł, dziękuję, że byliście tutaj. Dzięki za zaproszenie. Również. U nas. Dzięki. A was teraz zapraszam na kącik położnej. Standardem powoli staje się to, że na sali porodowej towarzyszy kobiecie ktoś. Tym kimś zazwyczaj jest ojciec dziecka. Warto przypomnieć o tym, że osoba towarzysząca powinna być osobą w pełni przekonaną do swojej obecności na sali porodowej. Ktoś, kogo zaciągniecie na porodówkę na siłę, bo musi tam być, bo wszystkie koleżanki były z mężem, z partnerem, na pewno nie będzie osobą, która będzie z tego zadowolona, a wy z tej pomocy też do końca zadowolone nie będziecie. Więc pierwszym punktem jest to, że trzeba dobrze tą osobę wybrać. Jak już tego tatę wybierzecie, bo i tak na większości przypadków będzie to ojciec dziecka, dobrze byłoby go do porodu przygotować. Facet udając się na porodówkę musi wiedzieć, jak poród przebiega, musi wiedzieć, jakie są ramy czasowe, co się będzie działo z wami, z waszym ciałem, jak możecie reagować, musi wiedzieć, że będą takie momenty, w których gdzieś sobie jękniecie, gdzieś krzykniecie, a gdzieś powiecie, idź usiąść na krzesło i się absolutnie do mnie nie odzywaj. Dobrze byłoby, gdyby facet idąc na porodówkę, oprócz tego, że wie, jak poród przebiega, wiedział, co ma tam zrobić. Także kilka wieczorów, może niekoniecznie bardzo długich i namiętnych rozmów, natomiast to, żeby wiedział, w jaki sposób może wam pomóc, w jaki sposób się wykazać, na pewno przyda się na sali porodowej. Bo to stajemy w sądnym dniu, my, zdenerwowane i zaaferowane tym, co się będzie działo, i on, również zaaferowany, tylko zupełnie innymi tematami. Wchodzicie na salę porodową, zostajecie we dwoje i jest pytanie, a co my w sumie powinniśmy teraz zrobić? Dobrze byłoby, żeby ten tata znał swoje miejsce, wiedział, z czego może skorzystać, no bo skoro pakujecie torbę do porodu, macie tam wiele różnych gadżetów, muzyczkę, aromaterapię, strój na przebranie, żeby wiedział, co wam podać, kiedy wam podać, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Musicie swoich mężczyzn uświadomić, że są ważnym elementem pobytu na sali porodowej, że mają prawo pytać. Że owszem, wy jesteście tym podmiotem opieki i wasze dziecko, ale oni jako osoba towarzysząca mogą się przydać zarówno wam, jak i personelowi. Mogą przynieść bardzo skuteczny efekt gdzieś tam w mobilizowaniu was, więc są ważni.
mają prawo się odezwać, mają prawo zapytać, mają prawo być waszym głosem rozsądku i nim są, jeśli wiedzą, że mogą. Powszechnym mitem jest to, że wszyscy mężczyźni na porodówce mdleją, a jak nie wszyscy, to chociaż większość. Szczerze, nie zdarza się to aż tak często. Natomiast normalnym jest to, że w momencie, kiedy przy dużym wyrzucie adrenaliny, kiedy rodzicie swoje dziecko, facet was wspiera, maluch się rodzi, ma prawo krew odpłynąć z głowy, ma prawo zrobić się gdzieś tam słabo, emocje mają prawo wziąć górę. To normalne, że u faceta pokulają się łzy i wręcz z mojej obserwacji wynika, że równie często, jak nie częściej niż kobiecie, te łzy się pokulają. Ma prawo zrobić im się nieswojo, mogą usłyszeć od położnej, proszę usiąść i drodzy panowie, wtedy siadamy, nie opieramy się tym propozycjom, tylko po to, żeby mieć dobre wspomnienia. Idziecie tam we dwoje, macie być oboje tak samo zadowoleni z pobytu, warto się przygotować, warto korzystać z wiedzy, którą posiadacie, warto pytać, warto rozmawiać. W tej chwili nie rodzi już tylko matka i nie tylko o niej myślimy. Myślimy o mamie, o dziecku, ale i bierze udział w tym tata. Także dlaczego nie ma być to najmilsza chwila w waszym życiu? Jak nauczyć dziecko dobrze jeść? Na to pytanie w swojej książce Rozgryzione odpowiedziały Zuzanna Wędołowska i Marta Kostka. Dziś ze mną w studiu i dziś właśnie porozmawiamy o tym, jak nauczyć dziecko dobrze jeść. I zanim odpowiecie na to pytanie, to pierwsze pytanie. Od czego zacząć rozszerzanie diety dziecka? Bo myślę, że wielu rodziców jest zestresowanych samą sytuacją rozszerzania diety i przechodzenia na przykład z karmienia piersią na karmienie łyżeczką, czy nawet nie łyżeczką. To trochę taki pierwszy test, mam wrażenie, dla nas rodziców, że to jak to zrobić, żeby to było dobrze, żeby to się udało, żeby dziecko jadło, żeby je tak nakierować od razu na to dobre jedzenie, bo tak sobie to wyobrażamy, że jak dobrze zaczniemy, ten idealny pokarm trafimy, dziecko zje, ten idealny czas, to potem to już pójdzie z górki. A ja bym powiedziała, że tak naprawdę to, czego zaczniemy, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, a na pewno ma znacznie mniejsze niż nam się wydaje. To może być właściwie cokolwiek, co jest charakterystyczne dla naszego sposobu jedzenia, byleby rzeczywiście było bezpieczne dla dziecka. To jest chyba jedyny warunek, który to jedzenie musi spełnić. I zacząć chyba nie od pokarmu, ale od takiego spokoju, takiego pozytywnego nastawienia, że to jest, może być fajna przygoda. Czyli jak to powinno wyglądać? No ja bym dodała jeszcze do tego, co Zuzia mówi, jedną rzecz, coś, co moim zdaniem trochę ze mnie presji ściągało w momencie, kiedy my rozszerzaliśmy tą dietę, że moje dziecko już zanim tak na dobrą sprawę ja mu postawiłam pierwszy posiłek na stole, to ono już dawno znało smaki niektóre. Bo prawda jest taka, że dzieci zaczynają smakować już w łonie mamy. I czyli o tym w ogóle nie mówimy i tego pewnie jako rodzice nawet nie wiemy. Nie, absolutnie nie. Dlatego fajnie jest też wiedzieć, że no to nie jest pierwszy raz, kiedy moje dziecko to smakuje, tak? Dzieci bardzo dobrze rozpoznają te smaki, które właśnie wcześniej czuły w łonie mamy. Wiemy, że lubią anysz, wiemy, że lubią czosnek. Mleka czosnkowego, może nie czosnkowego, tylko mleka od mamy, która zjadła czosnek wcześniej, to nawet wypijają więcej niż tak na dobrą sprawę zwykłego mleka. Także te dzieci już mają jakieś swoje preferencje, już znają niektóre smaki. Także my w okresie rozszerzania diety nie robimy hucznej imprezy, że o, teraz pierwszy smak. Tylko właśnie, że to jest kolejny etap, tak? Teraz dziecko bardziej się uczy nie smaków, tylko raczej jaka jest inna konsystencja. Więc tu wracając do tego pytania, jak zacząć, to zacząć moim zdaniem patrząc na dziecko przede wszystkim. Jeżeli mamy dziecko w okresie mniej więcej około pół roku, bo tak mówi się o tym rozszerzaniu diety, patrzymy, czy dziecko na przykład jest w stanie zjeść coś z naszego stołu. Bardzo często to się tak zaczyna, nie? Że dzieci tam wyciągają po rzeczy, które my mamy tam a my im wtedy, nie, to nie dla ciebie, absolutnie nie. Ale my jesteśmy właśnie zdania, że tak, że jeżeli dziecko chwyta za ziemniaczek, to sprawdzić, czy może wziąć go do buzi, czy sobie radzi z tym pod względem oralnym, tak? Czy jest w stanie to po prostu przegryźć, czy wymamlać może jeszcze wtedy. Tak. Bo jak najbardziej dzieci mogą próbować tych dań z naszego talerza. U mnie była dokładnie taka sytuacja, kiedy mój syn mojej córce zabrał takiego placka bananowego, którego ona miała, po prostu wziął jego z talerza i wsadził do buzi i moja pierwsza reakcja była ale potem okazało się, że właśnie on sobie świetnie radzi. Czyli tak naprawdę powinniśmy zacząć od tej obserwacji. Jeżeli dziecko daje radę, pozwalamy, dajemy spróbować, ale czego? Czy zaczynamy od słodkich, od słonych? Jest takie przekonanie, że nie powinniśmy dawać owoców. To jest jakieś takie wybitnie polskie przekonanie, bo jak spojrzymy sobie na zalecenia żywieniowe i rozszerzania diety na całym świecie, to raczej takich informacji nie znajdziemy, że to jest istotne, żeby zacząć od tych warzyw. Co więcej, jak sobie spojrzymy na zalecenia w różnych krajach, to naprawdę jest to czysto kulturowa sprawa. Od czego zaczniemy? W Izraelu możemy zacząć od daktyli. W Hiszpanii jednym z najczęstszych i najpierwszych takich owoców, które podajemy, są po prostu pomarańcze.
pomarańcze, o których my byśmy nigdy w życiu nie pomyśleli jako o pierwszym owocu. Są kraje, w których podaje się sfermentowane zboża, sfermentowane ryby, więc to tak naprawdę pokazuje nam, że to ma małe znaczenie. I u nas rzeczywiście w Polsce mówi się o tych warzywach dużo, a ja bym trochę przekierowała uwagę na potrzeby dziecka. Bo okej, warzywa są ważne, w sensie my chcemy, żeby dzieci polubiły warzywa, więc chcemy je wiele razy podawać. Natomiast potrzeby dziecka takiego malutkiego, jak sobie wyobrazimy, że on ma malusieńki żołądek, a jednocześnie ma się nauczyć najadać tymi malutkimi ilościami jedzenia, to zrozumiemy, że to dziecko nie może dostawać delikatnych, łagodnych, niskokalorycznych papeczek. I sałat. Sałat, warzywek solo, bez żadnych dodatków. Ono potrzebuje konkretu. Ja zawsze mówię, że my nie chcemy tych niemowlaków odchudzać. No my chcemy odwrotnie, więc chcemy zrobić to odwrotnie, co nam się kojarzy z dietą. Czyli coś dać, co jest gęste, kaloryczne, czyli w małej ilości ma upchane dużo kalorii. Ma tam i białko, i tłuszcz, i węglowodany, czyli raczej takie potrawy, których nie boimy się dodatku kasz, nie boimy się dodatku mięsa, strączków, orzechów, nasion, pestek, tego wszystkiego, co rzeczywiście te kalorie posiada, a warzywa oczywiście w każdym posiłku, warzywa albo owoce są ważne jako dodatek. Element. Tak. Ale rodzice boją się też rozszerzać dietę tym sposobem, kiedy dziecko może coś chwycić i jakby wsadzić sobie samodzielnie do buzi, no bo co jak się zakrztusi? Jak przekonać takich rodziców? Znaczy, prawda jest taka, że dzieci zapewne się zakrztuszą, bo tak to wygląda, tak wygląda sam proces nauki, tak? Że one potrafią wsadzić coś do buzi, ale mają super mechanizm, który sprawia, że jak coś trafi za dużego, za głęboko, to one od razu odkrztuszą, tak? Czyli absolutnie się tego nie bojemy. To jest element nauki. Kiedy powinniśmy się martwić? Faktycznie powinniśmy się martwić, kiedy dziecko się dławi, tak? Kiedy jest cicho, kiedy tak na dobrą sprawę robi się całe blade, tak? I nagle zaczynamy widzieć, że jest jakaś panika, że coś się dzieje. Ale zakrztuszenia absolutnie nie powinniśmy się bać, po prostu pozwolić chociaż dziecku naturalnie. Rzeczywiście uruchamia to w nas taką panikę, taki model, o Boże, muszę coś zrobić. I co gorsze, jeżeli my zaczniemy faktycznie przy tym krztuszeniu, czyli takim łagodnym sytuacji, kiedy dziecko tak sobie, że tak powiem, odkaszluje to wszystko i wypluwa z buzi to, co ma w buzi, zaczniemy zbyt gwałtowną reakcję, czyli zaczniemy je wyciągać szybko z krzesełka, zaczynamy je przewracać, udzielać jakiejś pierwszej pomocy, to jest trochę niebezpieczne, bo wtedy rzeczywiście możemy doprowadzić do takiego głębszego zadławienia, więc ten nasz spokój jest tu rzeczywiście kluczowy. Żeby pozwolić dziecku się uczyć tych nowych konsystencji, bo to krztuszenie jest elementem nauki, tak? Dziecko jeszcze nie wie, co ma zrobić z tymi konsystencjami, bo jedzenie pokarmów stałych to jest kompletnie coś innego niż picie mleka, ssanie mleka tak naprawdę, bo to jest jeszcze ten element ssania. Więc my musimy dzieciom na to pozwolić. A to, co nam może pomóc ewentualnie, to ja zawsze mówię, wiedza o tym, czym się różni zakrztuszenie od zadławienia i wiedza o pierwszej pomocy. Wiemy, jak rozpocząć to karmienie naszego malucha, no ale to dziecko dorasta, tak? I pojawia się wtedy babcie, ciocie i pojawiają się dwa problemy. Albo mamy dziecko niejadka, albo mamy dziecko, które non-stop by mogło jeść i jest to jedzenie w niego wpychane. I jak sobie radzić w tych dwóch sytuacjach? Zacznijmy może od tej pierwszej, kiedy dziecko jest niejadkiem. Jak je zachęcić do tego, żeby jadło? No ja myślę, że zachęcić to jest w ogóle takie trudne takie myślenie o tym w tych kategoriach, bo co my chcemy? My chcemy dzieci nauczyć jeść. Jeżeli mamy niejadka, czyli dziecko, które teoretycznie nie je, tylko pytanie, czy nie je dlatego, że ma jakieś trudności. Zdefiniować, kim jest niejadek dla nas tak naprawdę, nie? Bo to jest bardzo takie szerokie pojęcie. No ale załóżmy, że jest to dziecko, które po prostu nie chce jeść tego, co my jakby mu dajemy, tak? No to my byśmy tego nie nazwali jadkiem, tylko my byśmy to nazwali normalnym człowiekiem, który uczy się jeść. Który podejmuje decyzje dotyczące swojego ciała. Czyli i to myślę, że tutaj rodzice też powinni zmienić trochę myślenie, że jakby dzieci mają swój rozum, prawda? Tak? I mają to też swój rozum, mają swoje preferencje. Tak, i to jest też właśnie jakby w waszej książce opisane, że właśnie nie każde, znaczy nasze dziecko nie musi lubić tego, co my, prawda? Absolutnie nie. To jest tak, jak mamy partnera. Nasz partner też może mieć swoje preferencje. Nie siedzimy nad nim i nie łupiemy mu tam, słuchaj stary, musisz jeść to i to. Tylko dajemy mu mieć jeszcze jakieś preferencje. Z dzieckiem jest to samo. Jedyne, co my zawsze mówimy, że w przypadku niejadków, ale też takich dzieci, które może jedzą nie tyle wybiórczo, ale co nie jedzą aż tak bardzo różnorodnie, jakbyśmy chcieli, że najważniejsze tak na dobrą sprawę jest to, żebyśmy my im pokazywali, że to jedzenie jest fajne, że jest bezpieczne, żebyśmy z nimi siadali do tego stołu,
stołu i żebyśmy byli takimi przewodnikami po tym jedzeniu. Natomiast ja sobie myślę, że ważne jest to, że właśnie to określenie niejadek, to ono już czasami samo tworzy niejadka. Nie? Jeżeli w naszej głowie zrodzi się taka myśl, czy sama po prostu poprzez obserwację dziecka, czy poprzez to, że ktoś nam to powie, właśnie babcia, dziadek, ciocia, koleżanka, lekarz, który zasugeruje, że dziecko jest zbyt małe albo zbyt wolno rośnie, to zaczynamy patrzeć i kontrolować to żywienie naszego dziecka. Zaczynamy sprawdzać właśnie, a czy to duża porcja, czy to mała, a wczoraj zjadł tyle tej zupy, a dzisiaj tylko tyle, to może tej zupy nie dawać, może tej nie lubi, może zacznę podawać inną. I rzeczywiście sami troszeczkę wpychamy to nasze dziecko w takie coraz bardziej wybiórcze jedzenie. I myślę, że tak jak mówiliśmy, że trzeba się przygotować na to rozszerzanie diety z takim spokojem, z takim też tą właśnie na przykład nauką pierwszej pomocy, to dobrze jest się też przygotować na to, że to jak moje dziecko je, kiedy ma 9 miesięcy, 12 miesięcy, to się zmieni. I przyjdzie pewnie taki moment, kiedy moje dziecko na widok ukochanego kotleta mielonego ziemniaczkami, ono powie ble, to jest obrzydliwe, ja tego nie chcę jeść. I ja tego nigdy w życiu nie jadłem i nigdy nie lubiłem. I po prostu coś innego. Albo poprosi, zrób mi mamo naleśniki, po czym my podamy te naleśniki i ono powie, o, ja takie chciałem. Tak? Myślę, że nie jeden rodzic miał tak w swoim domu, to ja to przytoczyłaś sytuację właśnie z minionego weekendu. A co w sytuacji, kiedy na przykład dziecko je za dużo? Ja pytam o to nie bez powodu, bo jakby Polska w ogóle przoduje, jakby wiecie, w rankingach, jeśli chodzi o otyłość wśród dzieci. I z czego to wynika, że te dzieci jedzą za dużo? To jest to samo pytanie. Czy jedzą za dużo? No, okej. Bo to w drugą stronę idziemy i patrzymy na to, czy faktycznie możemy jedną miarkę przyłożyć do wszystkich dzieci. Pewnie nie. Patrząc na rekomendacje, zawsze nam się wydaje, że wszyscy powinniśmy teoretycznie według wagi jeść tyle i tyle kalorii, że jeść tyle i tyle białka, tyle i tyle tłuszczu. A jak się przyjrzymy poszczególnym dzieciom, to widzimy, że jeden jest taki, co potrafi zjeść tyle, że my byśmy tyle nie zjedli. I jest szczuplutki. Jeden jest taki, który faktycznie nie je za dużo, ale jest w większym ciele, tak? Więc tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, nie tak na dobrą sprawę, ile to dziecko je, tylko co my mu oferujemy. Okay. Bo w momencie, kiedy my mu oferujemy różnorodną dietę, kiedy to dziecko je dosyć różnorodnie, kiedy ma zapewnione i warzywa, i owoce, i produkty białkowe, to my możemy być spokojni, że my mu tak na dobrą sprawę oferujemy wszystko, co możemy. Natomiast kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka? Myślę, że tutaj mówimy o kilku rzeczach, nie? O jednym to mówimy o podawaniu produktów takich, powiedzmy, wysokosmakowitych, jak my to nazywamy. I to jest jakby jeden temat, który możemy omówić. Między innymi, tak jak powiedziałaś, właśnie przez czasami tych dziadków, cioci, tam to się lubi być podawane, proponowane. Druga rzecz to jest ten moment, kiedy rzeczywiście obserwujemy, że u niektórych dzieci zwiększa się ta masa ciała, natomiast to nie jest zazwyczaj u bardzo małych dzieci. Nie? Że są takie pewne etapy żywienia i życia tych dzieci, że większość jednak tych 4-5-latków to raczej tutaj nie mówimy jeszcze o takim wzrastającym ryzyku, że gdzieś widzimy, że dziecko jest większe i to już jest nadwaga i my tu musimy absolutnie reagować i coś robić. Natomiast u starszych dzieci gdzieś różne już mechanizmy takiej samoregulacji tego, jak ta masa ciała się zmienia, gdzieś możemy zacząć to obserwować. Natomiast dlatego, co się stanie, jak dziecko będzie miało te 10 lat czy 12, ogromnie ważne jest to, co my zrobimy, kiedy ono ma te 2-3 lata. Bo co się dzieje? Ja też często pracowałam z dorosłymi, szczególnie kobietami, które miały nadwagę. I bardzo często, kiedy wracałyśmy do tych tematów z okresu dzieciństwa, to się okazywało, że te kobiety były niejadkami w dzieciństwie. Wow. Potwornymi jadkami. I to nam pokazuje pewien taki mechanizm, który się też może zadziać. Czyli jeżeli my uznajemy, że moje dziecko nie potrafi dobrze jeść, to ja zaczynam je zachęcać do tego jedzenia, namawiać. Na początku to są oczywiście brokuły i rybka. Tak. Ale a później już jest żeby było dużo. Dokładnie. I to jest mechanizm, że my zaczynamy rozregulowywać tą dziecięcą samoregulację. Wchodzimy w rolę tego kontrolera, który sprawdza, co dziecko je, ile zjada, czy to jest okej, czy to nie jest okej. Zakazujemy też bardzo często. Zakazujemy też słodyczy, bo na przykład sobie myślimy, nie, ale też nie zjesz więcej kotleta, tak? To jest tylko tyle, ile możemy ci zaoferować. Tak, czyli to nie jest tak, że powinniśmy absolutnie zakazywać słodyczy. Nie, myślę, że to nie jest dobry kierunek. Myślę, że tutaj akurat jesteśmy bardzo, bardzo tak samo myślimy, że absolutnie nie. Że my jednak musimy nauczyć dzieci radzenia sobie w tym środowisku, które my to też nazywamy środowiskiem, które jest obezogennym, czyli takie, które predysponuje nas do otyłości, ale my też w naszej książce sugerujemy, że jest to środowisko, które trochę predysponuje do bycia też niejadkiem i do wybiórczości. Bo co my mamy? Do dyspozycji mamy cały czas wysoce smakowite produkty dookoła, tak? Dzieci mają tu ciasteczko,
ziemniaczka, tutaj jakieś rogaliki. Nawet menu restauracyjne. Nawet menu restauracyjne. I pomidorówka. Tak. Gdzie wszystko jest to samo. I dzieci uczą się, że to jedzenie się nie zmienia, że ono zawsze tak samo wygląda. Więc one czują się bezpiecznie, wybierając właśnie nuggetsy, wybierając pączki. Rzeczy, z których wiedzą, że będą miały kalorie, tak? Potrzebne do wzrastania, ale które zawsze wyglądają tak samo i zawsze nie muszą się ich bać, tak? Także my tutaj powtarzamy, że bardzo często jest właśnie tak, że to środowisko, które jest dookoła, ono jest jednym, tak na dobrą sprawę, z czynników, które sprawiają, że my w taki, a nie inny sposób, bardzo restrykcyjny, zaczynamy te nasze dzieci karmić. Czym? Właśnie to, co Zuzia mówiła, bardzo często je rozregulowujemy. Tak, no i gdzieś wchodzą w którymś momencie te produkty. My czasami sobie wydaje nam się, że jak mamy takie trzyletnie dziecko, to my możemy temu trzyletniemu dziecku się chwalimy czasami. Moje dziecko nie zna słodyczy. Tak, moje dziecko nie, ono w ogóle nie widzi, nie widzi słodyczy. Potrafi zostawić cały stół słodyczy i wziąć tylko pomarańczkę. Tylko, że to jest do czasu. Tak samo jak się czasami chwalimy naszym 10-miesięczniakiem, który zjada wszystkie brokuły. Albo śpi całą noc. I śpi całą noc. To się zmienia. I naprawdę tego nie da się utrzymać długo dziecko w takiej nieświadomości, że te słodycze nie istnieją. Albo że one nie są fajne. Dziecko się stopniowo tego dowiaduje, bo albo idzie do przedszkola, idzie do szkoły, idzie na imprezę jakąś, na urodziny, albo idzie do babci, do sklepu po prostu. Dokładnie. I one widzi. Tam są, te wszystkie rzeczy. Więc jeżeli my powiemy jasno, wiesz, to nie, to jest trujące, to jest niedobre, tego nie jemy w naszym domu, to jest toksyczne, to by działało, gdyby cały świat tego nie jadł. Ale dobrze to wiemy, je. Że, dokładnie, tak? Dobrze wiemy, że tak nie jest. I my to jemy też, i my tak? To jemy. I my to jemy. No właśnie, a przykład idzie też z góry i już tak podsumowując sobie naszą rozmowę, wydaje mi się, że dzieci są naprawdę mądre, że my czasami rodzice zapominamy o tym, że nasze dzieci naprawdę, nieważne czy to jest 2-latek, 3-latek czy 4-latek, one nas obserwują. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że ten przykład zawsze idzie z góry. I dzieci często wybierają te produkty, które wybieramy my sami. Tak jest, prawda? Absolutnie. My tutaj też mówimy o tym, że tak ewolucyjnie jesteśmy zaprogramowani. Nasze dzieci są zaprogramowane, żeby uczyć się od nas, co jest dobre, czego powinno być dużo w diecie. Jeżeli one widzą, że my jemy faktycznie te warzywa, jeżeli widzą, że my odstawiamy tą Coca-Colę i nie chcemy jej, to one też wiedzą, co mają w przyszłości wybierać u siebie na stole, tak? Jeśli wy jesteście dopiero przed rozszerzaniem diety, polecamy książkę Rozgryzione. Piękna nazwa. Dziewczyny, dziękuję bardzo wam dziękuję za wizytę u nas w studiu, a was teraz zapraszam do naszego kącika przedszkolaka. Bo wesoła to po prostu jest wesoła, a smutna to że jest też smutna. No bo wesoła jest fajna, a smutna jest taka nudna. No dlatego, że wesoła jest po prostu wesołą. Bo w wesołej jest fajnie, a w smutniej nie jest fajnie. Bo przy wesołej się czujemy fajnie, a przy smutnej się czujemy nudno. Bo jedna jest smutna, a druga jest wesoła. Dlatego, że smutna ma dźwięk smutny, a wesoła ma dźwięk wesoły. Dlatego, że jak wesoła, to szybciej leci, a jak smutna, to trochę wolniej. Bo smutna jest taka nudna, a taka wesoła jest fajna. Bo wesoła to za odjazd woła do tańca, a smutna za nie woła. Smutek to można... To smuci się. Bo smutna ma smutne słowa, a wesoła ma wesołe słowa. Bo są inne melodie. Bo są inne nutki w każdej. Bo smutna jest smutna, a wesoła jest wesoła. Bo wesoła, bo tam dzieci śpiewają fajne piosenki, fajne rytmy, a smutna to jest taka, że dzieci mogą płakać przy smutnej piosence. Bo wesoła ma wesołą melodię, a smutna ma smutną. Czas to jest taka rzecz, która mija od zegara. Coś, co płynie. Czas to jest, że czas szybko płynie. Że na przykład jak jest jakaś godzina, to o tej godzinie
mamy zaplanowane coś robić. Na przykład jak trzeba chodzić do przedszkola, to duża wskazówka jest na 12 na przykład. Czas to idzie czas i muszę coś zrobić. Czas to, że mija czas. Na przykład był ranek, a już jest ciemno. Czas, a kiedy my planujemy problemy. Czas to się chodzi do przedszkola, albo się nie chodzi. Nie wiem. Czas to znaczy, że masz czas na wszystko, że możesz długo spać i że nie musisz wstawać o 10 i żeby się ubierać od razu, zjeść śniadanie, umyć zęby, pójść na dwór, umyć buzię i jeszcze trzeba umyć zęby i dopiero pójść do sklepu. Czas mija po prostu tak.